Cześć, jestem Sławek Kulesza. Pracuję na Wydziale Matematyki i Informatyki, a jesteśmy na poligonie akurat, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Co to za poligon, Piotr? Poligon sztucznej inteligencji. Poligon sztucznej inteligencji. Co tu się dzieje? Studenci, ucząc się jakichś technik sztucznej inteligencji, implementują je w robotach i cieszą się, że coś działa. Że coś działa, ale to pewnie studenci starszych lat dopiero. Jak ktoś chce przyjść na informatykę, to ile będzie musiał czekać, żeby takimi robotami się zacząć bawić? Teoretycznie 3 lata. Na trzecim roku jest dopiero robotyka, ale w praktyce osoby zainteresowane przychodzą wcześniej. Tak? A co tu za roboty? Bo ja widzę na przykład tylko rumbę, no ale to... Mamy szereg robotów na stronie uwm.edu.pl/NKR. Możecie zobaczyć nasze projekty. A co to jest NKR? Naukowe koło robotyki. O. Po prostu taką nazwę mamy własną. Programujemy w C++, w Pythonie, w uproszczonym C. I to już studenci pierwszego roku mogą przyjść? Świeżaki zupełne? Tak, oczywiście muszą mieć jakieś podstawy języka C. I to wystarczy, żeby robota tak, już zaprogramować. Oczywiście startujemy wtedy od jakichś prostych platform typu BeagleBoard, Arduino Uno. Mamy roboty Arduino Uno 2WD, na których trenujemy właśnie w uproszczonym C algorytm robotyki. Roboty Lego, one są używane po prostu, silnikiem obliczeniowym jest komputer, a Lego to jest tylko zbieranie sygnału i wysyłanie sygnału z czujników, nic więcej. Super. To, co możemy tu zobaczyć ciekawego, to są kontrolery ruchu, typu mamy kamerę na górze, nie wiem czy ją widać, która, jak oczywiście wszyscy użytkownicy laboratorium się zgodzą, śledzi, na przykład wykrywa płeć. No proszę. Bawimy się w różne techniki rozpoznawania. Tak, tam mamy szafę, w której ustawiamy w czasie pracy po prostu swoje projekty robotyczne. Tu mam przykładowo makietę inteligentnego domu, opartą na jakichś konkretnych platformach. A te pudła za mną to pewnie śmieci do wyrzucenia. Nie, to są przeszkody, na podstawie których można się lokalizować w laboratorium. Bo tu ćwiczymy lokalizację, mapowanie, planowanie trasy. Wszystko to ciekawe, czy ja się. Ja się zlokalizowałem teraz. W ten jestem. Chcecie zbudować swój własny samochód samojeżdżący, zapraszamy do laboratorium. Przyjmuję zaproszenie. A teraz wam pokażę, żebyście nie myśleli sobie, że na Wydziale Matematyki i Informatyki tylko zajmujemy się robotami. Zapraszam was do kolejnej pracowni. Pokażę wam urządzenie, które jest jednym z dwóch w Polsce. Na tym urządzeniu pracują z kolei fizycy, niekoniecznie informatycy, ale urządzenie bardzo ciekawe. Zapraszam was do pracowni jądrowego rezonansu magnetycznego. Praca w RE, jak widać, ciężka praca. To jest to urządzenie, o którym wspomniałem. Rezonans jądrowy, magnetyczny, czyli bardzo silne magnesy. O, kilka tysięcy razy silniejsze niż, jak nie kilkanaście razy tysięcy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi, plus niska temperatura, minus 200 stopni Celsjusza. I co dzięki temu można badać? Słyszałem, że coś tu z bateriami mieszacie. Tak, badamy przede wszystkim ciecze jonowe, które można stosować jako składnik elektrolitów do baterii nowych technologii. Czyli samochody elektryczne, czyli baterie do smartfonów. Będzie tak, że smartfon teraz po naładowaniu będzie pracował przez miesiąc? Dzięki oby, wam? Oby? Może kiedyś. Trzymam was za słowo. Fizycy na Wydziale Matematyki i Informatyki pracują bardzo ciężko. A teraz wam pokażę jeszcze kolejną pracownię i kolejne urządzenie. Znajdujemy się przed pracownią nanotechnologii. To jest kolejna z ciekawych pracowni, które mamy tutaj na naszym wydziale. Nanotechnologia to taka nowoczesna dziedzina nauki zajmująca się badaniem rzeczy dziejących się na poziomie atomów. To urządzenie, które tu widzicie, to jest mikroskop sił atomowych. Urządzenie, które pozwala właściwie dotknąć atomów, nie zobaczyć, mimo że w nazwie ma mikroskop, ale dotknąć. A po co? A na przykład po to, żeby budować lepsze procesory, żeby szybsze procesory budować, żeby wiedzieć dlaczego, żeby umieć atom po atomie materię układać. Tak jak tam wcześniej oglądaliście roboty z klocków, tak tu układamy sobie z pojedynczych atomów całe materiały. Przejdźmy jeszcze do jednej pracowni, którą chciałem wam pokazać. Jak widzicie, na wydziale naszym przykładamy bardzo dużą wagę do praktyki, do tego, żeby uczyć was przydatnych w życiu rzeczy.
Już mieliśmy roboty, mieliśmy pracownie naukowe fizyczne. Jeszcze chciałbym Wam pokazać pracownię internetu rzeczy. Tutaj w tej sali, za tymi drzwiami, zajmujemy się internetem rzeczy. A czym jest internet rzeczy? O, doktor Wojciechowski, którego już znacie z dołu. Czym jest internet rzeczy? Internet rzeczy to w zasadzie wszystko, co nas otacza w nowej rzeczywistości. To na przykład Arduino czy Raspberry Pi. Są to mikrokontrolery, które mogą obsługiwać w zasadzie wszystko. I to może być wbudowane w każde urządzenie? Praktycznie tak. Przez od zegarków, przez oświetlenie, przez drukarki 3D czy inne frezarki 3D, które są napędzane właśnie tym. A inteligentne domy? Czyli na przykład gdybym chciał tą roletę podnieść oczywiście, za pomocą smartfona? Oczywiście, że tak. Wszystko, co może być napędzane i może być w zasięgu internetu, można do tego zaliczyć. I tu możemy budować proste takie układy, które mogą się temu przysłużyć. Od mrugania lampką, poprzez wyświetlanie tekstu na super, wyświetlaczach. Super. Jak widzicie, uczymy się bardzo praktycznych rzeczy, nie tylko programowania, nie tylko pisania linii kodów. Jeżeli interesujecie się elektroniką, zapraszamy Was. No cóż, to są te najważniejsze pracownie, najciekawsze, które chcieliśmy Wam pokazać. Na wydziale jest oczywiście jeszcze mnóstwo innych pracowni. Mamy mnóstwo pracowni komputerowych. Mamy sale wykładowe. Za chwilę poprowadzę Was do wyjścia z budynku. Musimy zejść piętro niżej. Tam na dole znajdują się aule wykładowe, w których odbywają się wykłady, a aule wykładowe spina hall, w którym krzyżują się wszystkie ścieżki studentów i pracowników, a jak widzicie, w tym holu wiszą, sami zresztą zaraz zobaczycie, w tym holu wiszą flagi kortowiadowe, to nasi studenci, którzy nie tylko się uczą, ale także umieją się bawić, a przygotowują różne inscenizacje na kortowiadę. No cóż, jeżeli Wam się podobało, serdecznie zapraszamy. Jeżeli chcielibyście poznać więcej informacji, no to oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. A od października zapraszamy oczywiście do studiowania na naszym wydziale. Jesteście tu serdecznie widziani, będziecie naprawdę bardzo dobrze przyjęci. Mamy świetną kadrę, świetnych studentów. Będziecie się tu świetnie czuć. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za ten wirtualny spacer. Do zobaczenia w październiku.